W dzisiejszym odcinku Twardego Resetu przyjrzymy się najbardziej kontrowersyjnej konstrukcji, jaka powstała, a właściwie to wciąż powstaje, w ostatnim 25-leciu. Chodzi oczywiście o nieszczęsny okręt projektu 621, czyli wielozadaniową korwettę Gawron, która z powodu braku rakiet zostanie jedynie patrolowcem, czy jak nieco bardziej złośliwe osoby mogłyby powiedzieć, najdroższą motorówką świata. Zbigniew Urbański, zapraszam. Jak to bywa w naszych polskich realiach, projekt na papierze wyglądał znakomicie. W oparciu o niemiecką konstrukcję kadłuba i włoską turbinę gazową, Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni miała zbudować serię wielozadaniowych korwet. Wówczas mówiło się nawet o 7 sztukach. Pierwszy z nich miał kosztować około 500 milionów złotych, a pozostałe jeszcze mniej. W 2001 roku rozpoczęto budowę pierwszego okrętu. I wtedy rozpoczął się horror. Przepychanki na linii MON, stocznia, rząd zakończyły się totalnym chaosem. Okazało się, że każdy ma inną wizję okrętu. W 2011 roku ogłoszono upadłość Stoczni Marynarki Wojennej, a projekt został zaniechany. Do tego czasu wydano 400 milionów złotych, a zamiast całej korwety powstał jedynie jej kadłub. Pod koniec 2013 roku premier Donald Tusk ogłosił, że okręt zostanie dokończony. Jednak jedynie jako patrolowiec, który wejdzie do służby w 2016 roku, a jego koszt wyniesie w sumie ponad 1 mld zł. Nasza marynarka zostanie wtedy właścicielem najdroższego patrolowca świata. Jak przez niektórych nazywany jest ten projekt. Ale skoro okręt już zostanie dokończony, to zobaczmy, co też takiego dostaniemy za ten 1 mld zł. W połowie grudnia 2014 roku odbyło się techniczne wodowanie kadłuba przyszłego patrolowca Ślązak. Na szczęście okazało się, że okręt pływa i próba wypadła pomyślnie. Patrolowiec Ślązak nie będzie posiadał uzbrojenia rakietowego, oprócz przenośnych zestawów przeciwlotniczych Grom. Otrzyma za to działo okrętowe kaliber 76 mm, dwie armaty kaliber 30 mm oraz karabiny maszynowe 12,7 mm. Podpisano także umowy z dwoma holenderskimi firmami wchodzącymi w skład grupy Thales oraz polską firmą Enamor. Holendrzy będą dostawcami modułowego systemu walki oraz elementów systemu łączności. Natomiast polski podmiot dostarczy i zainstaluje zintegrowany system nawigacji wraz z sonarem Vanguard oraz zintegrowany system łączności wraz z urządzeniami kryptograficznymi do elementów zintegrowanego systemu walki oraz urządzeń łączności. Okręt ma trafić do służby w 2016 roku. Prawdopodobnie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!